Nie ma się z czego cieszyć, Włodku. Nie? Dzisiaj jest ostatni dzień wakacji. O. Chodź, zrobimy to, o czym zawsze chcieliśmy. Odcinek Resa? Tak, ostatni dzień wakacji. Pamiętasz, jak się kończyły zwykle twoje wakacje? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się kończyły? Uh-huh. Stresem, że trzeba wrócić do szkoły. Czym się stresowałeś? Że będę musiał wrócić do szkoły. Gimnazjum, liceum? A po co powinienem udać się na terapię? Bo tak mnie przepytujesz. Po prostu pytam z ciekawością. Jak dziennikarz? Raczej jak zatroskany rodzic. Stresowałem się na przykład czasem tym, że w trakcie wakacji musiałem coś przeczytać na polski i nie przeczytałem. Nigdy nie przeczytałeś? Nie? Nigdy nie przeczytałem. Wolałeś to? Wolałem się z kolegami bawić na podwórku. Czy grać w gry? No, na podwórku. Jesteś w sensie, bezpieczny, na podwórku w grze, w sensie. W sensie. Ja i ty LAN-em połączeni już na zawsze razem. Nigdy nie wziąłem kompa na LAN party. Trochę mi tego brakuje w życiu, że ominęła mnie cała ta sfera zabierania całej budy, podpinania się pod LAN-a i siedzenia cały wieczór grania w gry. Nie Ale rozumiem... grałeś wiele całych wieczorów w gry. Ale przez internet. A LAN to jest co innego, bo możesz z tymi ludźmi jednocześnie być i połączony, i na żywo. To może nie chciałeś być z nimi na żywo? Chciałem, tylko nie miałem z kim, nikim i nie mielibyśmy gdzie Ale tego zrobić. Ale chcesz powiedzieć, że w RPC nie było LAN party? No ja mnie nie zapraszali, może było to. A. To jest jak na imprezy, stary. Ale ty byłeś dobry na LAN party, by cię zaprosili. Może byłeś wkurzający. Może byłem za dobry. Może byłeś wkurzający. Nie. Może coś miałeś takiego w psychice, Mogłem że być. Nie chcieli cię zapraszać. No może. Coś takiego, wiesz, takiego coś drażniącego w psychice. Takiego coś, wiesz, wiercącego takiego, że... Pasywna agresywność? Nie, tak, że po prostu... Że wkurzający. Może, może. No dobra, ale kończyły się wakacje. I czyli byłeś zestresowany brakiem znajomości lektur. Mimo iż, jak już ustaliliśmy później, mama ci Annę Karenina wlewała do głowy, jak nikt nie patrzył. Tak, ale na moją prośbę, to nie tak, że mi wlewała do głowy. Cieszyłeś się na to, że znowu spotkasz swoich znajomych w ławach szkolnych? Jakich znajomych? Ja miałem bardziej... Nie, ja lubiłem Dlatego szkołę. Wiesz, na przykład tych wyimaginowanych, do których mówiłeś, jak nikt nie patrzył. Szkołę ogólnie lubiłem, bo byłem bardzo dobrym uczniem. Nie byłeś. Byłem bardzo dobrym uczniem. Byłeś dobrym uczniem. A kim jest bardzo dobry uczeń? Kimś lepszym niż dobry uczeń. No to byłem bardzo dobrym uczniem, bo na pewno byłem lepszy od innych. A zawsze miałeś pasek? Tak, poza jednym rokiem, kiedy miałem nieodpowiednie zachowanie. Ale tak to zawsze miałem pasek. I zawsze miałeś pasek przez całe gimnazjum i liceum? No. I skończyłeś jako youtuber? No. Ostatnio słyszałem, że perfekcjonizm w głowie. Ja nie wiem, na ile to jest prawda. Proszę mnie wyjaśnić. To taka wiedza z TikToka czy czegoś tam. Że perfekcjonizm rodzi się u dzieci wtedy, kiedy czują się tak niepewnie za dzieciaka, że muszą wypracowywać sobie metody radzenia sobie idealnie w każdej sytuacji, żeby zawsze polegać na sobie. Ja nie mówię, że tak jest. Z tym poleganiem na sobie to coś może być, ale nie pracowałem na te oceny. W sensie ja to nie bardzo, a mój brat to w szczególności. W sensie nam nauka po prostu przychodziła łatwo. Nie pamiętam, żebym siedział w książkę i się uczył. Z lekcji się większość człowiek zapomina. Po prostu ja słuchałem na lekcjach, nie? A no tak, bo nie miałeś znajomych, więc nie miałeś z kim gadać, więc słuchałeś nauczyciela. Tak, nauka była łatwa. A co było dla ciebie trudne? Relacje. No dobrze, ale coś się cieszyło z powrotu do szkoły? No to, że nauczysz się czegoś nowego. Jasne. Trochę tak. Matmę bardzo lubiłem. Pisałeś matmę rozszerzoną? Mhm. 80 rozszerzenie? 80 na pewno. To czemu poszedłeś na stosunki międzynarodowe? Bo brat był na stosunki międzynarodowe, ale dostałem się na elektronikę i telekomunikację. Ale nie poszedłeś na nią. Poszedłeś na stosunki na UEK. Chcecie wiedzieć, czemu poszedłem na stosunki międzynarodowe? Jak się żyje w mieście, wypadałoby wiele rzeczy wiedzieć. I to będzie głupi powód. I teraz mówię o tym z perspektywy czasu. Bo mogłem iść na coś, co miałem wrażenie, że by mnie faktycznie interesowało, czyli elektronika i telekomunikacja, bo lubiłem telefony też bardzo. Da się wyczuć. I poszedłem na stosunki, bo. Wydaje mi się, że miałem wtedy poczucie, że na stosunkach będę fajniejszy. Że AGH nie jest fajny, w AGH-u ludzie mają długie włosy, nieumyte i kostki. Mhm. To się nie zmieniło. A na UJ-cie chodzą bardzo ładnie ubrani ludzie, zadbani, przebojowi. Od 0 do 19 mi tego brakowało i tak myślałem, no tak pójdę tu, to ja będę... A powiedziałeś na UJ-cie? Na UEK-u. Na UJ-cie są byli ludzie fajni, nie, dobrze właśnie... ubierający tak? się, tak? dobrze się uczący, no oczywiście. A to na UJ nie miałem tam na co iść. I poszedłeś na UEK? Na UEK, bo tam... Jak bardzo szybko rzeczywistość zweryfikowała twoje plany? Nie, faktycznie byli tam ludzie fajni, przebojowi. Tak? No, to tak. Tylko nie ustudniowałem tego, co chciałem. Ale ludzie super. A co zrobiłeś najgłupszego w wakacje? Czego jeszcze nikomu nie powiedziałeś, bo to jest takie głupie i teraz to powiesz dzisiaj, bo to jest LS i jesteś... No nie mogę tak powiedzieć. Mogę ci to powiedzieć, ale nie będziesz mógł tego powiedzieć do kamery. Jeszcze mi to powiedział tak poważnie. To, Olu, to będziesz mogła wypikać. No problemo. A, tak. No tak.
Dobrze, przeanalizujmy to. Czy myślisz, że mama byłaby zła, gdyby się teraz dowiedziała? No, miałbym szlamaster na bajki teraz. A nie tak serio. Myślisz, że mama byłaby zła? No czemu miałaby nie być zła? Bo masz 34 lata. No, ale wtedy miałem... Dwójkę dzieci. Kredyt. Stary, nie, to, żonę. Nie, to idzie ze mną do grobu. Poza tymi osobami, które wiedzą i ty, i Ola. To jest w ogóle, to jest to nic. Idzie ze mną do grobu. To Ola, słyszałaś, tak? Przecież to też wypiekamy, ale przecież... Ale nikt już nie, nikogo to nie interesuje. No dobra, jakbym chciał kiedyś startować na burmistrza i było... A, pamiętacie, że Wojtek miał 16 lat, to... To zrobił coś głupiego jak 16-latek? Karo, ja mam reputację do utrzymania. Ona jest tu. Gdzie? Tu. Czemu jest tak nisko, skoro tak ciężko na nią pracuje? Nie potrafisz się pogodzić z tym, że jesteś po prostu człowiekiem. Co znaczy po prostu człowiekiem? Czasem... To się po prostu zdarza. Ale nie można tego właśnie ludziom robić, wiem, rozumiem. Bo ich teraz tak zżera ciekawość, co zostało wypikane. Dobrze, niech ich zżera. Proszę. Ale gnębi cię to? Boli cię to? Nie, tylko nie chcę o tym mówić, bo chyba sobie... Chyba osoby, które były zaangażowane w to, myśmy sobie... To nie mów, kto tam był poza tobą. No nie powiem. No myśmy właśnie sobie ustalili, że nikomu tego nie mówimy. Jak mieliście 16 lat. Jeden miał 17. Nie mogę też powiedzieć też z szacunku do nich, bo może ich rodzice też nie wiedzą. To nie mów, kto tam był. Przecież wiadomo. Nikt nie wie. Wiadomo. Ja nie wiem, Ola nie wie. Wiadomo, to wiadomo, kto tam się rozejdzie, tak. To by poszło, nie? A myślisz, że gazeta Reporter może... by napisała? Bo... Nieznana sprawa sprzed lat wyjaśniona. Tutaj Daniel Kielek z gazety Reporter. Proszę bardzo o komentarz, bo wygląda na to, że możemy rozwikłać coś, co w naszych archiwach leżało przez 16 lat, a jak się okazuje, pan był tego nie tylko naocznym świadkiem, ale też uczestnikiem tamtych wydarzeń. Nie mam nic do powiedzenia, no bez komentarzy, dziękuję bardzo. No ale nie możemy stare o tym gadać już, bo i tak to wszystko trzeba wyciąć. Nie, no jak? Trzeba sprytnie pociąć. Nie. Nie da się tego sprytnie pociąć. Da się. Rozmawiamy o czymś, co się wydarzyło kiedyś i nie mówimy nazwisk. Prawda, Ola? Da się to sprytnie pociąć. Nie, no błagam, nie wycinajmy tego, to jest za dobre. Nie, bo ty zrobisz tego miniaturkę Nieznana tajemnica Włodka. Obiecuję, że nie zrobię. I będzie czarno-biały... Obiecuję, że nie zrobię. O tym miniaturki. Okej? No. Władek spowiada się z nami. Obiecuję, że nie będzie o tym miniaturki. Dobrze, ale jak nie powiedział, to byś taką zrobił. Nie wiadomo. Nie wiadomo, a jaką byś zrobił? Nie wiem, co jeszcze będzie w odcinku. Ja chcę ci pomóc przerobić tę traumę dla i wyjść na prostą. Ja chciałem tylko powiedzieć, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi i się nie dowiedzą, chciałem tylko powiedzieć, że ja jestem niewinny, nie zrobiłem nic złego. Każdy winny w historii tak powiedział. Nie zrobiłem nic złego, po prostu byłem w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, z nieodpowiednimi ludźmi. Powiedział Adolf Hitler po prostu. Tyle chciałem powiedzieć. Chciałem po prostu powiedzieć, że ja nie zrobiłem nic złego. Jest okej. I miałem 16 lat, chciałem wtedy zaznaczyć. Czyli bo jesteś nieletni, czyli w ogóle git. Byłem nieletni. A byłbym sądzony jako letni za... Nie. Za co? Za... Nie mów, o co chodzi. To da się wypikać. No tak, ale może Ola nie wymarze ust to i wymarzę. Ktoś czyta z ust, jak ktoś czyta z oczu, z myśli, a ktoś przychodzi z wahadełkiem i wie, o co chodzi. A najgorsze jest to, że na samym dnie tej sprawy jest nic. A rozmawiając właśnie o sytuacjach trudnych i takich, które się na naszych oczach dzieją, to być może wiecie, bo w Lesie zawsze o podwyżkach mandatów mówimy. Następna podwyżka 17 września i pani na TikToku pięknie opowiada o czym, o co chodzi. Już od września będziesz mógł dostać podwójny mandat i zostać recydywistą. A o co chodzi z podwójnymi mandatami? O to, że jeżeli kierowca w ciągu 2 lat popełni to samo wykroczenie, to za drugim razem zapłaci podwójny mandat. Bum. Takie podwójne mandaty będą dotyczyły przede wszystkim tych najniebezpieczniejszych wykroczeń, czyli na przykład przekroczenia prędkości o więcej niż 31 km na godzinę. Stary. Ja myślałem, że o 50 to jest... Ale wyprzedzanie na podwójnej to też jest niebezpieczne. To będzie. A także nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Wiadomo. O-o. Wolnościowiec. O-o. Libertarian alert. To nie jest to samo, co nieustąpienie miejsca kiedyś. W sensie? Czyli ja się nie dostałem nigdy mandatu za nieustąpienie, ale no. Jak jadę jakąś nową drogą i się zamyślę i są... takie ulice, że po lewej stronie, w sensie jest bardzo jakaś taka długa ulica i po lewej stronie ktoś jest i ja mam wrażenie, że jadę i dopiero gdzieś kątem oka zauważę, że ktoś stał na pasach i przejeżdżam i sobie myślę, kurde, przecież to się kwalifikowało pod nieustąpienie miejsca pieszemu, bo nie zauważyłem, że ktoś stoi, a to już się miałem wtedy zatrzymać, a to było tak daleko. Ale go nie widziałeś. No to co z tego, że nie widziałem. No tak, ale jeżeli coś ci ograniczało widoczność, to ci ograniczało widoczność. No nie, bo policja ci może dać za to mandat tylko w momencie, w którym widzi, że popełniasz wykroczenie. No to, czyli na przykład policja musiałaby jechać albo bezpośrednio za
tobą, albo bezpośrednio obok ciebie na drugim pasie. Wydaje mi się, że nie widziałem, nie jest argumentem. 1500 zł za wyprzedzanie na pasach lub przed nim, recydywa 3000 zł. Bum. Czyli w ciągu dwóch lat, jeżeli popełnicie to samo wykroczenie, nieustąpienie pierwszeństwa na pasach, wyprzedzanie zło i tak dalej, w ciągu dwóch lat każdy kolejny mandat to będzie podwójna stawka. A punkty też po raz dwa? O punktach pani będzie mówić za chwilę. Bum. No i niestety zwiększają się punkty karne, bo nie 10 za jedno wykroczenie maksymalnie, tylko nawet 15 punktów. Stary. Za jedno wykroczenie 15 punktów? Mogliby powiedzieć, że 500. Że 500. Możesz się zaorać bardzo szybko, no. Zasady dotyczące kasowania punktów karnych. I co ciekawe, będą one kasowane dopiero po dwóch latach od dnia zapłaty mandatu. Spoko, dobra, możemy tak spróbować. Po dwóch latach. No tak, tak, tak. Spróbujmy tak, bo spróbujmy tak. Byłem teraz znowu, nie? Teraz na tej Chorwacji. Wjeżdżasz tam i widzisz, ja pierdzielę, jest 60, wszyscy jadą 60. Jest 80, jadą 100. Oczywiście, że tak. Sporo jest tam takiego posłuszeństwa do przepisów. W Polsce no mniej. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No pewno mniej. Więc dobra, spróbujmy. Znaczy nie wiem, czy oni tam w tych krajach, właśnie z tym nie mam pewności, czy oni to uzyskali tym, że mandaty były wysokie, czy uzyskali to tym, że kultura w ogóle w społeczeństwie jest inna, przestrzeganie przepisów. Ja myślę, że wiele czynników. To nie jest takie, wiesz, że to jest jedna rzecz. Ale myślałem sobie coś takiego, że o kulturze danego kraju, o stopniu zaawansowania cywilizacyjnego, świadczy to, jak się ludzie zachowują na drodze. Tylko, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Ja bym się tutaj nad tym na chwilę zatrzymał, że im lepszą i bardziej taką i płynną mielibyśmy siatkę dróg, która pozwala na przejazd w miarę spokojny z punktu A do B, tak, że się nie musimy spinać, to wydaje mi się, że to by się gdzieś luzowało. I te drogi się dopiero tworzą. A ponieważ tych szybkich dróg ciągle w Polsce mamy tak, no tak, o, robią się, to ludzie się po prostu spieszą na nich, bo myślą, że mogą coś nadgonić, bo myślą, że mogą coś złapać wcześniej. Ja to jest takie mega dziwne. Niech mi ktoś to matematycznie wytłumaczy, że jak się człowiek spieszy, to prawie nic nie nadgania. I pali więcej. Jak to jest możliwe? Nie wiem, masz drogę, dajmy na to, 140, jedziesz 120 i jedziesz praktycznie w tym samym czasie dojedziesz. No, oczywiście, że tak. To jest minimalna różnica. Jak to jest możliwe? Bo czekaj, 12 przez 4, 14 przez 12. To jest kolejny postój na kawkę albo nie branie postoju na kawkę. Stary, to jest tyle. To jest ta różnica. Bardzo często. Wydaje mi się, że to jest jakieś bardziej skomplikowane. Że może ilość stałych takich elementów, które cię opóźniają, typu jakieś tam światła, korki czy coś takiego, że to niweluje koniec końców te twoje przyspieszenia różne na trasie, koniec końców dojeżdżasz bardzo podobnie, nie wiem. Ale przyznaj, że czasem jak jedziesz, to przypomina ci się sytuację sprzed 16 lat, nie? Nie, ty mi ją przypominasz. Samo się nie przypomina. Lepiej, żebym tym razem nie zrobił czegoś, co zrobiłem 16 lat temu i to nade mną 18. I wisi nade mną 18. Duch. Nie wisi właśnie nade mną. I do końca życia i do grobu zabiorę ze sobą tę wielką tajemnicę mojego życia. To tak, ale rysę na moim życiorysie. To nie jest żadna rysa, to jest po prostu rzecz, która... To jest rysa na życiorysie. Nie wyobrażam sobie, żebyś mógł być prezydentem czegokolwiek, zwłaszcza miasta tak dumnego, jakim są Ropczyce. Tam jest burmistrz. Więc mógłbym. Super mnie wkopałeś w tym odcinku. W ogóle cię nie wkopałem. To się stało, nic się nie stało. Napiszcie mu, proszę, w komentarzu, że ludzie popełniają błędy. Nie. Ale bo ty się naprawdę się spiałeś, jest okej. Okay. Nie spiałem się, tylko nawet rzucasz mnie pod koła i patrzysz, że równo po mnie przyjeżdża pociąg. Nieprawda. Nieprawda jest okej. Uważam, że to jest okej, że każdy miał prawo popełnić błąd. Rzucasz mnie pod tory i robisz zdjęcia w międzyczasie, żeby mieć dobre ujęcie. Jeszcze chodzisz dookoła, żeby zmieniasz obiektywy w trakcie. Powiedzcie mu. Uważam, że każdy ma prawo do popełnienia błędów 16 lat temu. 18 lat temu! 18 lat temu tym bardziej. Naprawdę nie powinieneś się czuć z tego powodu ja po tylu latach źle. Nie czuję, tylko czuję tylko jak ktoś to wyciąga. To ty zacząłeś o tym gadać. Nie. No jak? Ja nie tak, pamiętam o tej sytuacji. No tak, ale siedziałeś, powiedz mi coś najgorszego, co się stało. A to prawda. Dobrze. Zostawmy Włodka i jego ciemną przeszłość kryminalną. Ale tymczasem Magda napisała mail o temacie Karol na feście. Pamiętam, że koleś z kolei po latach chciał się przyznać do sytuacji z Openera przede mną, że przy mnie złapał na to i przed tej tojem? Tak. Ja, no, to było tak żartobliwie napisane. Wszystko się pięknie spina. A Magda pisze, trochę nawiązując do tej sytuacji i do ciemnej przyszłości Włodka, nie. Magda pisze, drogi Włodku i drogi Karol, nawiązując do odcinka, którego numeru nie pamiętam, a raczej do maila o spotkanym Karol na Openerze w 2002 roku. Pamiętam. Spotkałam w tym roku Karola na festiwalu w strefie jedzeniowej w godzinach wieczornych. Wierzcie lub nie, ale była 21:37. Ja nie wierzę. Ja nie wiem, choć się domyślam. Pierwsze, co pomyślałam, podejdę i zapytam, gdzie jest Włod? Jednak po czasie pomyślałam, że jak podejdę, to później ktoś mi ukradnie telefon jak nadawca maila o spotkanym Karolu na Openerze. Tak. A. Więc olewając całą sytuację, udałam się zatem pełna ekscytacji na koncert Rufus del Sol, na którym też swoją drogą byłem. I fajny koncert. Nie zgadniecie, co się stało 5 godzin później. Tak, kochani, zgubiłam telefon.
Później skojarzyłam fakty i od razu wiedziałam. Festiwalowa klątwa Karola. PS. Telefon udało się znaleźć dzięki moim cudownym ludziom, chłopakowi, który namierzył lokalizację na moim iPhone'ie i przyjaciółce, która znalazła go leżącego samotnie na ziemi. Serduszko. PS2. Uważajcie tam na Karola na festiwalach, a raczej na swoje telefony i pamiętajcie, żeby wciąż pozostać lekkostronniczymi. Ja się absolutnie zgadzam. Klątwa Karola. Mam nadzieję, że do zobaczenia byle nie na festiwalu stare. No taka fama o mnie chodzi. Klątwa. Jak jest klątwa po angielsku? Grudge. Jeszcze jest inna za grudge. Anathema. Anathema to jest klątwa? A to był fajny zespół. Ale nie będziemy słuchać anatemy. Czemu? Bo już koniec odcinka. Dziękuję wam bardzo i widzimy się jutro. A jutro będziemy rozmawiać o tym, co Włodek robił 10. Żartuję. 18. Żartuję, że mam coś takiego. Mam nadzieję, że nie jesteś zły. Zły nie, po prostu w taki przybity. O, przybity. Przybiłeś mnie. Przybiłeś mnie, stary. Będziesz myślał o tym, jak będziesz wracał? Nie. Masz inne rzeczy. Włodeczek nową reklamę i faktu robi. Ale ty jesteś, aś uwiesiłeś, stary, na tej reklamie. A co? Ale że on robisz. Nie, że ciągle o niej myślę i w ogóle każdą wątpliwość. No powiedz, że jak będziesz wracał, to nie będziesz o niej myślał. Powiedz mi, że nie. No teraz jak jechałem, to nie myślałem. Dobra, już mam wszystko ustalone. Już. A, no to git. A padnie chociaż raz tekst. To się zmontuje? Nie. Nie pada taki tekst u ciebie na planie? Dobra, to się zmontuje. Nie? Wszystko musi być top? Wszystko się stało. Okej. Okay. Zupełnie jak w lesie. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się ciepło i bądźcie lekko. Stronnicze. Do widzenia. Sayonara.